Koncert Tria Strojkowego Zamku w Rokossowie uświetnił 85. urodziny doktora Stefana Grysa, świętowane w miejskiej bibliotece. Sam jubilat przybył na urodziny w towarzystwie żony Ireny, są razem 61 lat. Na sali obecni byli także inni członkowie jego rodziny, samorządowcy, wieloletni współpracownicy, łącznie niemal 200 osób. Oglądać tych, którzy całe życie pomagali mi, aby powstało taka książka, żeby było tyle napisano i tyle mogłem zrobić, to rzeczywiście to jest sztuka tych, którzy tutaj są. Tu jesteśmy i że mogłem czynić to, co czyniłem w swoim życiu, a trochę dobrego, jak tu słyszałem przed chwilą, zrobiłem. I zrobiłem to dzięki moim ludziom. Ludziom, z którymi pracowałem w firmie, bo to oni pracowali nad to wszystko, co mogliśmy później miastu, jak każda inna firma, dać ludziom, którzy wspaniałym, którzy mieszkają w tym mieście. I za to wszystko serdecznie dziękuję. Doktor Stefan Grys to postać nierozerwalnie związana z historią Leszna. Pracował w poznańskich zakładach przemysłu spirytusowego Polmos w Lesznie, znanych mieszkańcom jako Aquavit. Był dyrektorem fabryki, później prezesem przedsiębiorstwa. To jemu i jego decyzjom Leszno zawdzięcza to, z czego niegdyś słynęło na całą Polskę, Aquapark Aquavit. Przyczynił się także do powstania hotelu oraz Pucharu Aquavitu, zawodów balonowych, a niedawno do przejęcia lotniska przez miasto. Był też związany z leszczyńskimi mediami w czasie, kiedy powstawały Radiem Elka i Gazetą ABC. Te i inne historie spisane zostały w księdze jubileuszowej doktora Stefana Grysa, którą wręczono jubilatowi. Książka została wydana w bibliotecznym wydawnictwie dzięki wsparciu samorządu miasta. Historię jego zasług dla miasta przedstawił także wiceprezydent Piotr Jóźwiak. Podczas uroczystości wyrażano m.in. nadzieję, że uda się wyremontować dawny basen. Sam Stefan Grys ma jednak proste życzenie na dalsze lata życia. To jest ładnych kilkadziesiąt lat i myślę, że całe szczęście, że w takiej, takiej formie mogę Państwa spotkać i moich przyjaciół. Życzyłbym sobie, jak każdy w tym wieku, zdrowia.